Dobrze, panie i panowie, szybciutko wchodzimy od razu. Pierwszy raz klikam od początku. Po prostu byliśmy krew pod łzy. Dobra, to weźmiemy. Włączone, dajcie mi samouczki. To mi wyłącz, nie wiem co to było. Pierwszy raz kliknąłem graj, więc... Okej. Grafikę mam ustawioną tak plus minus na najwyższą jakość. Nie jest to może jak plus minus, bo coś tam jeszcze zostało. O chuj. Zrobiło się nieprzyjemnie nagle. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Okej.
Tyle ran. Właściwie moja wiedza, jeżeli chodzi o uniwersum Wiedźmina, ogranicza się do... No to... Na razie. Dwóch książek i... Plus minus drugiej, pierwszej części gry. Ale plus minus, bo tak powiedzmy, że ją bardziej oglądałem niż grałem. A dodatkowo też trochę nieuważnie, 3x3. Bardzo ładny kawał kobiety. Lekko tylko nie kojarzę. Może skojarzę, jak się ubierze albo pokażę włosy. Właściwie Wiedźmin to tak obracał się wokół... A, no to teraz wiem. To jest Yennefer. To jest Yennefer, jedna z czarodziejek. No tak, to jej medalion. To jest coś, czego moglibyście nie wiedzieć. Yennefer podczas wojny, nie pamiętam której, ale chyba jakiejś wielkiej wojny z Nilfgaardem, straciła oczy. I te, które ma teraz, te fioletowe, one powinny być koloru fiołkowego dokładnie. Głębokiego fiołkowego. One są stworzone za pomocą magii. Witaj w samouczku, Wiedźmin 3 Dziki Gon. Okej, rozumiem. Użyj wiedźmińskich zmysłów, prawy przytrzymaj. Ale nie no, jak mi kurwa chcecie tłumaczyć, gdzie jest quest, gdzie są kurwa questy, no to ja podziękuję. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. To tak, to oni muszą być w Karmored. Ja będę właściwie mówił to w sposób, w jaki sugerowałby, że wiecie jeszcze mniej ode mnie. Ogólnie... Spójrzmy. A, tutaj nie. Już nie trzeba wszystkiego od razu gasić. To zbadaj klucz. Dobrze, mam. Ciri to jest... O, tu się zaczyna. Już. Prawie jakbym o Warhammerze mówił. Tylko, że mniej mi się podoba to. Znaczy, uważam, że całość świata, który wykreował Sapkowski, jest zajebista. Po prostu jakoś tak... Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Tak. Mogę też mieć problem z imionami, bo jakoś tak nie mam do tego głowy. No ale to zobaczymy. Ciri to jest tak zwane lwiątko z Sintry. O tak, Ciri to dużo ćwiczyła, ale głównie z Vesemirem. To jest Vesemir. Budka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? Tak. A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Idziemy? Dobra. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Okej. Widzimy się na dole. Ale właściwie to tak... Czy ja nie do końca znam tą historię postępów tutaj. Jak mówiłem, czytałem dwie książki. To jest Krew Elfów i Ostatnie Życzenie. Coś takiego mniej więcej było w Krwi Elfów. No, jakże jestem wzięte z książki. Też było o utrwalaniu błędów. Piruet.
Tex od cyrku chyba też był, więc. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment. Pójdźmy z samouczkiem. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Ja się zastanawiam, bo zapominam, że to jest już ten czas. To jest już ten czas, kiedy ci nauczą kurwa oddychać na tych samouczkach. Spojebane. No kurwa, wejdź na drabinę naciskając E. Przed chwilą na drabinie był ten sam znaczek. Ludzie. O, to mi się akurat przyda. To jest akurat z Assassin's Creed'a taka mechanika bardziej. Bardzo ładne. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroku. Jak przez usta? Pojebało cię? Ciri, bez wygłupów. Nie. Geralt, ty nie zrozumiałeś. Ty masz być dla niej twardy. Jak w książce. Tak, bo właśnie mniej więcej to było w książce. Tylko jest jeden kurwa błąd. Już mi się jedna rzecz nie podoba. W książce Ciri, bo ja wiem, że to jest ta Ciri, bo jest malutka. I jeszcze widać, że nie ćwiczyła magii. Coś nie tak? Może chcę ci pomóc? Nie trzeba. Ciri ogólnie w pewnym momencie był... Ona jest szlachcianką. Ona jest wnuczką królowej... Nie pamiętam. Lwicy z Cintry, tak się nazywała. I przepowiednia, która została zabita. Tam podczas tam rzezi w Cintrze. I ogólnie ona ma być... Ona jest częścią przepowiedni. Więc praktycznie każde królestwo chce ją dla siebie. Nie pamiętam już, o czym była ta przepowiednia, ale... Ogólnie plan był taki, że ona tu po prostu jest pod opieką na razie, na przetrzymanie. I po prostu wiedźmini nie mają lepszych rzeczy do roboty, więc uczą jej wiedźmińskiego fachu, jak debile. A tutaj nagle Wesemir mówi, że ona jak na wiedźminkę, jak na jedną z tych, która zostanie wiedźminką. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczem u pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj. Trzeba być kurcze. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Ale nie jebanego sojusznika, zamknij mordę. Możliwe, nie pyskuj. Ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Trzeba być gadania. Surowym Geraltem. Pamiętajcie. Lambert ze Skelem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Co, i teraz będę miał wybór? Nie, dzięki. Dzisiaj nie będę trenował. Albo... I wtedy pomijam samouczek? Wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Już wkurwiają mnie te podstawy, chociaż pokazali mi wuspacja, więc... Dajcie mi samouczek walki. Ja wiem, przepraszam was. Będzie dzisiaj samouczek raczej. A jej daleko choćby do poziomu nowicjuszy. Ale przynajmniej mogę cokolwiek powiedzieć, tak? No, nie wiem. W tym momencie, kurde, nieźle machała się na polu treningowym. Nie pamiętam, jak wahadło to było akurat chyba.
O chuj, no ja wiem, że jest stalowy i srebrny. Są znaki, tak, no. I alchemia. Dobrze, żeście kurwa zauważyli. Jeden, aby wyciągnąć miecz stalowy. Z, aby zaznaczyć swój cel. Dobra. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Wesemir, ale to... Oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. A masz! Cięcie w tętnicę. Geralt, nie popisuj. A! Dobra. Chodź tu bliżej. Lewy shift i wciśnij. Postawa Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Tak, Ciri, tak. PSD. A, rozumiem, dobra. A tutaj już nie było na spację, tutaj już było na unik. Sprytne. Dobra, czekam. Mam. Tak, spójrz. Chłop wie, co robić. Spokojnie, zaraz ci wpierdolę. Co do kaduka? No daj spokój, ćwiczymy, kurwa mać. Ja wiem. Halo, nacisnąłem. O co ci chodzi? No. Jeszcze raz. Się wydawało, że gościa faktycznie zaorałem. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. No, wiedźmińskie znaki. Para magia. Taka magia dla najmłodszych. O Jezus, naprawdę? Quen. Mam. Aku. Dobra. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Mimo, że każdy przedszkolak w szkole magicznej jej używa. A dlaczego? No bo to jest taka magia wymagająca podstawowych tylko. Aż polecą iskry. Dobra. Spokojnie. Proszę bardzo. Nigdy. Właściwie trochę przesadziłem, bo przedszkolaki w szkole magicznej nie istnieją, a gdyby istniały, to i tak by nie używały tych znaków, bo są zbyt prymitywne. Każdego wytrąci z rytmu. No dalej! Zamknij mordę. Czy ja mam to teraz przytrzymać? Kolejna akcja. Nie. Wsia krew nie cierpię tego. Nie pamiętam. Akcji potrafi. A, faktycznie, to była akcja. No, no, no. Teraz Irden. Irden. Irden to jest pułapka, to pamiętam akurat. Najśmieszniejszy znak do wypowiedzenia. Patrzcie. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No kurwa, jak dla mnie to jesteś aż zbyt zanadto ruchliwy na brak. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. A, okej. Petarda to wygląda jak w dwójce, wam powiem. O chuj. Czy ja... To bardzo dobrze, że ja mam na kółku myszy, bo gdzieś w pobliżu powinno być i w ogóle. Ale... Naciskanie jednocześnie... Jednocześnie naciskanie kółka myszy i rzucanie to nie jest dobry pomysł. Tak jak myślałem, ta gra nie ma wyjebane na jakikolwiek zasięg. Wskażę, gdzie chcę polecić. Bomba tam poleci. Dobra. Trening dowolny. No kurwa, dziękuję, stary. Nie, 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 nie. Ja już wiem, ja już umiem. No, pokazałaś mu, dziewczyno. Nie miał szans. Z tak wyborową wojowniczką. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Dobrze. Znalazłaś ten hełm? Obey the orders, bitch. Ciri.
Ogólnie Ciri jest pierwszą ewentualną wiedźminką. Chociaż jak już mówiłem, ona... żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Ona nie zamierza być wiedźminką. Znaczy nie tyle nie zamierza, w pewnym momencie to chyba nawet chce zostać wiedźminką, z tego co pamiętam. Ale... żeby być wiedźminką, to musiałaby najpierw nawpierdalać się tych wszystkich śmiesznych ziółek. Co to? Ups. Magia. Tak, bo Ciri ma jakiś talent magiczny. Na początku się wydaje, że nie, bo nie potrafi nawet z prostego znaku wyczarować. A potem się okazuje... O chuj. Dobrze. Zrobiło się kurwa poważnie. O ja pierdolę. Kim ty kurwo jesteś? Teraz będzie ze snu. Założę się. Jak on to... skąd on wiedział? Tak, to był to była retrospekcja. Tak jak myślałem. To było z książki właśnie. Tutaj jest Vesemir, proszę bardzo. Tameria, droga do Wyzimy. No proszę. W porządku? Miałem koszmar. O czym? No głównie zamknij mordę. Długo bym mówić. Ja mógłbym być tym Geraltem, no proszę was, ja wszystko wiem. Chwila. Mamy czas. Śniło mi się, nie chcę... Nie, dobrze, powiedzmy mu. To jest Vesemir, okej? Okay? To jest nasz ziomek. Nagrywam w tym momencie. Grzałem się w Bali, a obok... Triss... Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Właściwie jedyne co do nas powiedziała to poprosiła o sok i powiedziała o Vesemirze, że jest z Ciri. Więc... potem powiedzmy po kolei, no chuj. Co mi szkodzi? Tak właściwie. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się... A inaczej by wstał w taki sposób? Zastanów się. Ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. Jak słup, sorry. To tylko sen. Weźmy to drugie. Nie ma. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Dobrze, że nie miałeś o niej mokrych snów, bo codziennie by ją zabójcy łapali. Też. To zabawne, bo to dziecko. Dobrze. Widzę, że tyle. Już jesteśmy w tym polu RPGowym, w którym można powtarzać 400 razy tą samą kwestię. A twoi NPC-ci będą odpowiadać, jakby pierwszy raz słyszeli to, co powiedziałeś. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Teraz będę miał wybór. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agresem. Tak, wszystkie listy Yennefer pachną bzem i agresem. Szybko. Wszystkie. Wieżbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. No Jezus Maria. Weźmy pierwsze. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. No, rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Vesemir, ja też. Ale ja nie chcę wiedzieć, dlaczego akurat jednorożec. Okej? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Dobrze, my to... Czekaj, słyszysz?
Słyszę i czuję. Ule. No i chuj. Ale... O, idealnie. Dobra. Tutaj był bardziej... Tutaj się bardziej nauczyliśmy wiedźmińskiego fachu. Przepraszam was za to bardzo. Kto by pomyślał, że każą mi kurwa wchodzić po drabinie i to będzie cały samouczek. 25-minutowy. No ale nic, jeszcze sobie trochę porozmawiałem o książce, więc ja nie żałuję. To do następnego, cześć.